5 FPS-ów, kurwa. Na najniższych. Na najniższych, kurwa. 5 FPS-ów na najniższych, kurwa. To jest hit. Czyż nie, tu już lepiej. Bo to jest tak, że chyba ten, bo to jest tak chyba, że jak się... O! O kurwa! Ała! Ja pierdolę! Kurwa! Ała! Kurwa! Ja pierdolę! Straciłem kurwa czucie w nogach! Ała! Kurwa! Dzwoń po karetkę! Kurwa! Czekaj! Czemu ja nic nie słyszę, kurwa? Halo? Ej, ale ja kurwa nikogo nie słyszę! Ja pierdolę. Widzi, co widzi? Kurwa, strać. Pęknięte. Pęknięte bębenki uszne, kurwa. Ja pierdolę. Czekaj, kurwa. Jak to zrobić? Czemu to nie działa? Halo. O, działa. Słucham cię. Coś pan mówił, a pan ruszał ustami, nic nie było słychać. Nie, nic nie mówiłem. Dobra, słychać ich, kurwa, słychać ich. Wszedłem do sklepu. Ja w sklepie z nikim nie gadam, kurwa. Zakup. Wyrób nową kartę SIM, dobra. Okej. O kurwa, i telefon dostałem. Jak się otwiera telefon? Jak się otwiera telefon, kurwa? F1? Nie. Tu? Tego? Przepraszam, zna się pan może na telefonach? Proszę panią, zależy czego pani potrzebuje w tym telefonie. Wie pan co, sprawa wygląda tak, że mój ostatni się zalał i potrzebuję nowego telefonu. Wie pani co, wydaje mi się, że tutaj iPer S7 będzie dobrym wyborem. Tak, 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 myślę, że tak. Czy on ma jakieś funkcje takie... Aparat, notatnik, wiadomości, okrypt... przepraszam, ale mam atak. Proszę poczekać chwilę. Tak zwane przekazywanie wiadomości tajnych. A co to znaczy? Proszę panią, wie pani, co to jest Deep Web? No. No to nie potrzeba, nie, w takim razie nie przyda pani się ten telefon. W takim razie polecam mniejszą wersję, iPer 3S. No, a to będzie miał taki sam aparat jak ten 7S? Tak, 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 bo on się różni tylko właśnie tymi dodatkowymi funkcjami Deep Weba i tak dalej. A ten Deep Web to nie jest przypadkiem strona, na której dałem przepisy na ludzi? A jest pani... kucharzem? Nie, ale... Ale tak słyszałam. Nie, nie, nie. Tam można załatwić sobie po prostu dojścia do na przykład kontakt z politykami i takie A rzeczy. A to nie na Reddicie? Nie. Ej, ale... Nie, okay. nie na Reddicie, nie na Reddicie, spokojnie. Czyli ten 3S Apple Pie... Jaki to był? Tak, Apple Pie 3S. Mhm. Apple Pie 3S. Ten tu, tak? Tak, tak, tak. Tutaj. Ten, dokładnie ten. A pan tu pracuje? No właśnie, nie pracuję, ale za taką pomoc powinni mi płacić. A ile pan kasuje za taką pomoc? Nie no, dla pani to za darmo. Dzisiaj taki, wie pani, dobry dzień. Nowy start życia. A co, pan dopiero przyjechał tutaj do miasta? Tak, tak, uciekam za przeszłością niestety. A, to tak jak większość osób tutaj w tym mieście. Jeżeli pan by potrzebował, nie wiem, pomocy albo gdziekolwiek, to może pan się odezwać. A
A gdzie mogę się odezwać w takim razie? Bo ja. Mogę podać numer. Tylko muszę pierw telefon kupić. Dobrze. Kurwa, jak się numer spisuje? Jak telefon wyciągnąć, kurwa? Jak wyciągnąć telefon, kurwa? Halo? Nie mogę wyciągnąć telefonu, kurwa. Bo sprawa wygląda tak, że jeżeli pan dopiero tutaj przyjechał, to mamy bardzo dużo fajnych rzeczy w mieście. Na przykład, co by mnie mogło zainteresować? To musiałby pan się przekonać na własnej skórze. Kurwa, klikam F1, jebane! Proszę. Zrobię se screena, kurwa. Okej, dziękuję, zapisałem w takim razie. Dobrze, to w takim razie ja się rozejrzę się po mieście, zobaczę co tu się dzieje, ewentualnie się odezwę. Jak chce pan, to mogę pana gdzieś podwieźć. Tak mniej więcej mogę panu pokazać. Ja bardzo chętnie, ale muszę przyjaciela znaleźć, bo zgubiłem przyjaciela i muszę go znaleźć. To pan się najlepiej do niego na Twitterze odezwie. Dobrze, ale to muszę najpierw telefon aktywować, bo dopiero też kupiłem. A! No dobra. To wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję nawzajem, dziękuję za pomoc. Dobra, ej kurwa, bo... Dobra, teraz działa ten telefon zajebany! Musiałem kartę kurwa dać! Pierwszy raz od dawna oglądam Quality RP. Dobrze, że pana. Nie no, dzięki. Ja i moja... I? Halo? O, stary, kurwa, Michael! Cię. Ja pierdolę, myślałem, że dziś nie wiem, coś się z tobie stało. Nawet mnie nie denerwuj, Michael, zostawiłeś mnie na drodze. Przepraszam, no po prostu zastresowałem się. Normalnie sobie jechałem, podtnąłem się, patrzę przed ciebie, ty sobie dalej jedziesz, bo mnie w dupę. Pan jak na tych telefonach, zna pan się też na zamku? A co pani chce zrobić? No coś się zawiesiło. A co pani kradnie, to auto? No nie, to moje auto. Pani auto, tak? No moje auto. A nie wiem jak używać kluczyku. No, coś się zawiesiło właśnie. Tam będę musiała do mechanika z tym jechać. A ma pani bezdotykowy kluczyk? No nie. Ja to pani otworzę. To? Ale wariat. Ej stary, skąd masz tą komórkę? No kupiłem, chodź. Dobra. Ej, nie wiem czy będzie mnie stać w ogóle na coś. Stary, spokojnie. Fajny kapelusz, stary. O czym on pierdoli w ogóle? O czym on kurwa pierdoli? Ty, ktoś mi zajebał rower! Co? Ktoś mi zajebał rower! Nie, wiesz co, może w końcu pracownicy przyjechali, nie? Jak to kurwa? Przecież opłaciłem na 24 godziny! Nie wiem, pojebane to jest, naprawdę? Kurwa, nawet jest dobrze? Ślad, człowieku, nawet jest ślad, ktoś mi zajebał rower! O. Gdzie jest ten chłop z kapeluszem? Jaki chuj! No właśnie! To nie czasem on był przy tym? No wiesz co, możliwe. Ej, dobra, szybko muszę skoczyć do bankomatu. Jest tutaj gdzieś w pobliżu bankomat? Nie wiem. Zapytaj pani w Mercedesie. O, chyba jest tam po drugiej stronie. Przepraszam! Tak! Albo nie? Wie pani, gdzie jest najbliższy bankomat? Tak, tutaj niedaleko. Przy brokerze. To nie bankomat jednak. Dobrze. Przy blokerze jest. Potrzebujecie podwózki? Bo akurat jadę tam. No, przydałoby się. Kurwa, Mieszko, czekaj. Co? Niech pani chwilę poczeka. Chodź. Ty kurwa, a nie pamiętasz jak ostatnim razem, jak kurwa wsiadaliśmy do losowych samochodów, jak to się skończyło? Pojebało cię? Stary, ale jesteśmy teraz w Los Santos, kurwa. Ale pojebało cię, kurwa? Dopiero co, kurwa, przyjechaliśmy, a ty będziesz odpierdalał takie rzeczy? Stary, mi to obojętnie. Kurwa. Stary, ale widzisz ile ona ma pieniędzy, kurwa? Myślisz, że to są jakieś losowi ludzie? Dobra, kurwa, ale... O, zły miesiąc, proszę. Dobra, kurwa. Widzisz? Kurwa, czemu ja krzyczę? Krzyknęła na nas. A. Spokojnie. My złe nawyki mamy po prostu z ulicy. A kurwa, halo? Odebrał ci struny głosowe chyba. A. Michael. Przepraszam, Michael. Ja mam takie ataki. Dobra, już. Przepraszam za kolegę. Dobra. Przepraszam. Kurwa. Dobra, nie wiedziałem, że jest coś takiego jak ten, jak zasięg. Weź dalej, Michael. Dobra, sorry, kurwa, przepraszam, zastresowałem się, bo pamiętasz, co się z nami stało wtedy? Dobra, słuchaj, Michael. Ja wiem, że to źle wygląda, że się wpierdalam do kogoś z samochodu. W chuźle wygląda to. Kurwa mać, no...
No nie wiem. W chuj się wygląda, jestem kurwa totalnie zawiedziony twoją postawą. Ja pierdolę, Michael, przepraszam. Dobra, nie będziemy odpierdalać takich gówien. Ale słuchaj. No, co ci kurwa szkodzi? To nie jest jebane z Chicago i to nie jest kurwa tak, że jak wsiądziesz do randomowego auta, to ci kurwa schwytają nie i wiem, potem patrzysz. Ty się zachowujesz, tam, kurwa... jakbyś kurwa, nie wiem, jakbyś całe życie, nie wiem, w jakieś gry grał człowieku. Co ty gadasz? Jesteś popierdolony, gościu, co ty gadasz w ogóle? Nie no, wkurwia mnie to, stary, gościu... że widzisz. Nie, bo to jest tak, to działa tak, że ty widzisz dziewczynę i myślisz, że ona nie jest kurwa potencjalnym zagrożeniem. Ale nawet jeśli. Co by nam mogło zrobić? Dobra, no powiedz mi, wiem, co by mogła zrobić w samochodzie? Nie wiem, zajebać nas! W jaki sposób? Jest nas kurwa dwóch, nie jesteśmy za nią, wystarczyłoby kurwa wziąć ją od tyłu i udusić, kurwa. Jesteś pojebany, po pierwsze, ja nie chcę robić żadnych takich przypałów, bo już mieliśmy akcję, kurwa... No to nie myśl w ten sposób, kurwa. Ale stary, trzeba patrzeć, kurwa, inaczej, rozumiesz? No ale nie patrz przez pryzmat tego, co się działo w Chicago. Ale człowiek się uczy na błędach, nic, rozumiesz? To już 3 miesiące, a jutro maturka. No ja ci rozumiem, ale Michael, ale nie powinniśmy teraz być kurwa aż tak sceptyczni do innych ludzi. Nie wiem, stary, chcesz? To jedź kurwa, twój wybór. Dobra, chuj ci w dupę, idziemy na nogach. Dobra, to przekaż. Idę tylko przeprosić. No, powiedz tam. No jeza, widzowie. Spaniam, ja przepraszam za Michaela jeszcze raz. Nie, no ja też przepraszam. Co do oferty, to jednak chyba raczej niestety jesteśmy zmuszeni odmówić. Jasne, to wie pan co, sprawa wygląda tak. Jak będzie pan szedł tutaj tą stroną, tak? Dobrze, bezpiecznie, kurwa. Tak? No tak, na północ. Potem musi pan skręcić na południe i tam będzie centralnie bankomat. Jak pójdziecie tędy, to jeszcze znajdziecie złodziejaszka waszego rowera, który leży... O, a kto to był? To był ten z kapeluszem? Ten z kapeluszem frajer? No leży sobie na ziemi. O, no dobra, no to dziękuję. Dziękujemy. Może ty kurwy. Dobra, słuchaj. Gdzie jest rower? Jest rower, kurwa, tu leży, ja pierdolę, na środku zostawił. Ej, to jest twój, kurwa, ty! Mam twój rower, To twoje? Nie no, to jest twój, co ty jesteś jakiś... Kurwa. Sorry. Gdzie jest ten frajer? Co ona mówiła ta baba? Nie wiem, ja kierunków nie znam, matury nie mam. Ja pierdolę. Chuj z tą maturą. No cię na czerwonym, ty kurwa głupku. Ach, jebać. Nie no, kurwa. Dobra, ej, słuchałeś ją w ogóle? Nie, nie słuchałem. Ja pierdolę. Słuchaj, powiem tak, no gdzieś to jest w okolicy, poczekaj, ja się rozejrzę się gdzieś. Gdzie jest kurwa bankomat? Dobra, wiesz co, ja wskoczę na rower i idę zapytać tej laski jeszcze raz, zaraz będę. Czekaj, stary, ej! Czekaj! Ja pierdolę, no nie no, niepoważny człowiek, nie mam do niego numeru. Pierdolę, nie mam do niego numeru, on spierdolił, widzowie. Pamiętasz może co ta pani mówiła? Bo mówiła nam o takim ziomku, który gdzieś spierdolił z rowerem Michaela, ale nawet nie słuchaliśmy tej pani i tak raz cienko, bo nie możemy znaleźć tamtego ziomka. A zajebał nam rower. Nie, jest debil. Przecież ten rower jest tam za rogiem, kurwa. Co kurwa? Tam za budynkiem? Poczekaj. Mieszko, ty jesteś pojebany, ja pierdolę! Co? Widziałeś jak on wyglądał, kurwa, jak hit? Za róg spierdalaj, za róg, chodź. Kurwa, idioto! O kurwa, ty... Jestem? Umieram! Co? Umieram! Co ty pierdolisz? Ej, daj mi numer telefonu, kurwa! Co ty pierdalasz? Ej, coś się dzieje, stary? Znowu masz atak? Ała, kurwa! Widzisz to, do czego doprowadziłeś, debilu? A, kurwa! Ale proszę pana, słuchaj mnie? Ja pierdolę! A, kurwa, no, moja kostka! Kurwa, Michała, coś Michałowi się odpierdala z wejść czatem. Przecież słychać jestem, normal... kurwa! Co ty robisz? Michał, czemu ty się... Michael! No podaj mi numer!
Nie mam telefonu! Jak to kurwa nie masz? Ej stary, kurwa co się dzieje? Kurwa, mój brzuch! Kurwa! Stary, dzwoń! Mój brzuch! Kurwa, mój brzuch! Ja pierdolę, dzwoń po karetkę! Kurwa, proszę! To jest mój jedyny przyjaciel!